Siemaneczko, z tej strony Agramacie, no Kuba. Siema, Lewita. No i co, dzisiaj zaczynamy najgorszą akcję na naszej, na naszym gospodarstwie, czyli orkę. Zaczynamy orkę łąki na dwa zestawy. No co, ja dzisiaj zaczynam klasem, pługiem Maseja, a Kuba case'em plus pługiem Amazona, tak? Oczywiście, tak. Ogólnie tak, najpierw pole jakby na dwie połówki rozcinamy, ja będę orał jedną, Kuba drugą, a potem w połowie odcinka się zamienimy. Dzisiaj robimy godzinny odcinek. O, cieszę się bardzo z tego powodu. Dlaczego godziny? Ponieważ jest dużo orki, no i raczej no, na tym polu już więcej odcinków z orki nie będzie, tylko po prostu taki jeden odcinek długi, bo to jednak największe pole nasze jest. Znaczy już się robi pole, bo to łąka była. Mati wolniej, bo ja tylko 9 na godzinę. No to podjedzie, to jest bez różnicy. Tak jakby robił jedną połówkę, a ty drugą, nie? To i tak no. Sukces, bo jak ty orałeś, to było 8, a teraz mam 9. Ogólnie, no powiem wam tak, jest taki mały problem, bo case ma 155 konia, a klas 250, no jest no troszkę klasowy lepiej to idzie, no ale tam case da radę, innego wyjścia nie ma. Ale to jest górka, ja na górce tylko 11. To ja na tej górce zwolnię gdzieś pewnie do 6, ale no. Ja nawet nie. Dobra. Teraz ładnie się rozpędziłem do 12. Dobra, Kuba jest orał tą jedną połówkę, ja już drugą zaczynam. O tej sobie zacznę po lewej, a Kuba będzie idził tamtą. Zostaje się bez omija kworeć, okej? Dobra. Bo to jednak no wypadałoby ładnie to zrobić. Objechałeś naokoło tą łąkę, czy...? Nie no, gdzie? W orce naokoło, na końcu potem, po piersiach, nie? No tak. Tam tą połowę orę ja oram tamtą i będzie wiesz gitarowo, nie? No no. A właśnie tu Kuba Zbanowski już pojeżdża tym. Już pojeżdża inno case. Kurde, ale w tym wolno idzie. Ale wiesz teraz co? Pod tą górkę 7. Ale jak na 150 koni to tak mu dobrze idzie, no bo wyralu chyba ci 150 koni nie pociągnie w świecie skip. Ty, no, a ile ma John Deere właśnie koni? Czy John Deere by są lepiej? Wyobraź sobie co to by było jakbyśmy orali na kolanie. Ty, John Deere ma o 10 koni więcej od case'a. To na kiedyś wolę najwyżej tego John Deere'a weźmiemy do pługa, no. Kiedyś. Się zamieni. No. Bo na te 10 koni zawsze mogą tam no lepszą sytuację, że tak mogę zrobić. No ale zobaczymy. Ty, ale raz to źle nie będzie szło raczej. No ja pytacie do godziny, ty 9, a te 9, no to coś tu zoramy, mordo. Godzinę trochę to poramy. Ty na kierownicy, nie? No. Ty od kiedy masz kierownicę w ogóle kupiłeś? No w piątek. A jaką? W ogóle nawet nie wiem. Jakąś taką mega, czy taką tak o? Nie, taką pierwszą lepszą. Ja no rozumiem, taka żeby była, no spoko. Dokładnie. Dokładnie można. Dobra. Pół do góry. Pół do góry, jazda. No pewnie by dużo lajów z tego orania, no bo jednak to no. Jeśli te orki to będzie masakra. No powiedzmy, jak my w godzinach nie zarabiamy półki tylko pola. To pole będzie kilka godzin dobry, Kuba. W dwóch pługach, no, naprawdę. Ja też... dopiero w drugą stronę jadę, więc wie. No niestety, no, znaczy na razie nie ma pieniędzy na nabytki, ale jak się nazbiera, to się kupi. To ładnie leci, 15 na godzinę, ale pod górkę to 6 się wspina. No wiesz, 100 koni masz mniej niż ja. No wiadomo, jakich maszyn z kosmosu nie ma. No. Przydałby się jakiś pędzień. To znaczy wiesz, na razie nie mam pieniędzy na nic, więc no. No tak, znaczy na razie mamy 15 tysięcy. Na krowy nie mamy. Ej, mordo, no by się chyba lepiej orało, jakbyś obciągnięta do góry. Co? No, to masz obciągnięta na dole cały czas. O! Możesz, kurde. Teraz może trochę lepiej pójdzie, bo nie będzie haczał ziemię. Kuba równą ziemię chyba przed sobą, najpierw nie żeby orał, żeby było równo. Równo jest na stole. Ja sobie wiesz, znaczyłem, wiesz. Tak, jakby gdzie potem jechać, nie? Ja sobie znaczyłem tor jazdy i od razu zaorywałem. Ogólnie też poza odcinkiem coś porobiliśmy? Nie. Łapą skończyliśmy w odcinku, więc no nic się nie zmieniło. Znaczy nie, poprzewracaliśmy do końca łąkę, o to zrobiliśmy na pewno. Nie.
To na pewno zrobiliśmy. Aleś tutaj prosto zaczął. Zagrasz tak źle? No z mojej strony to wygląda katastrofalnie. Znaczy, szczerze? Najgorszą czynnością prawie wydał mnie orka. Naprawdę, nie lubię orać dużo, no ale... Ja lubię orać, ale jak prosto zacząć. No mogłeś sobie ty zacząć. Znaczy ja zacząłem, byłem szybszy, nie? Dlatego zacząłem, no ale... Znaczy tam na upartego można to poprostować i to przeszkadza. Znaczy wiesz, to mi tam jakoś nie przeszkadza, nie? Ja tam widzę, że wiesz, musisz jakby jednym kołem wbruździć, a tak to jest okej. Okay. Szkoda, że nie ma wpadania w bruzdę bardziej, nie? To było wiele lepiej. No. Bo tak to kurde, gdzieś tak... O, może uda się, może nie skoczysz, nie? Jeśli była wtedy regulacja tego, szerokości czy coś, to by było mega, jej. Ale był chyba jakiś taki pług, że dało się regulować tego. Nie pamiętam w jakiej formie, bo coś kurczę mi się wtedy było, no ale nie pamiętam. No w sumie ja pytam ci o jeden żonek, zawsze jak wyprzedał tylko. To źle nie jest, bo jeden żonek, a ty będziesz potem, no jeden żonek tylko w plecy. To źle nie będzie. Ty już 6 minut odcinka, trochę co robiliśmy go nie patrząc. No trochę. Ale jakby nie patrzeć, to łąka też jest długa. Lepiej jest długa niż tak wiesz, jakbyśmy mieli cały chwilę nawracać, nie? No jakby był jakiś okrąglak albo króciutki, kurde. Znaczy tam koło supów i na tych klinek, bo to są i to jest ta chatka. Tam tą łąkę, co teraz na siano robiliśmy, no. To będzie ciężko zaorać. No tam będzie roboty. Znaczy, to nie powie o kupcie gruby, no ale tylko też 15 tysięcy, a kredytu na początek też nie ma sensu brać, no bo pod nami spłacimy, nie? No, ale mamy... no nie ma nawet z czego spłacić, no bo kurde... Nad krów nie mamy, no krów nie mamy, zboża mamy tylko jedno pole, nic więcej, to tam też nie podróżą, no chyba jakby cena. Słoma... będzie się pobawić w strych, tak. No. Znaczy, słomę mamy też mało, jakby nie patrząc. Mamy tylko... No tak, bo mamy tylko czekać. Z jednego pola. No. Ale mamy, czekaj, No nie zjadę. Nie pamiętam już, było tych na wysokość. Chyba ustawionych. Chyba 3 albo 4, więcej nie. Ty aż zobaczymy, to ciekawi. Na, na wysokość były, a już 4. Mamy, to mamy 16, 32, 42, 45 belek gdzieś. No to co to jest? To nawet na pół sezonu nie starczy. No bo to było jedno małe pole. No teraz posiejemy trochę, nie? Kurde, jakby na tym dużym posiać pszenicę, to wtedy by było. Ale nie. Teraz rydza tutaj będzie, no to... Najwyżej na tych dwóch posiejemy pszenicę. A czy wy dlaczego tu kukurydza? Bo to jest pomoc tak samo z kukurydza, nie? A też może... Z kukurydzy teraz od razu się trzonkę zrobi. No i też ona byłka z wolno będzie jakby dobra cena powołać, tak kilka przyczep, tak o nie? No. To zawsze coś będzie. Ale że nie, biogazanka to też do kupienia pewnie, a my nie mamy biogazanek kupione. W sumie to kiszonki by starczyło z tego sezonu, co robiliśmy strawy. Ty, biogazownia... No jednak tego trochę jest. Biogazownia kosztuje ci 74 tysiące. No właśnie. A to nie dużo. Na tym to kosztowała milion, nie? Czy ile? Pół miliona. No właśnie, to kosztuje 84 tysiące, to easy. To jest biogaz jakiś plant, no to chyba to, no. O, dzień dobry. Dojechałem do pana. O, tobie ta budka będzie, ty byś miał odorywać. Ty to będziesz miał mordo do tutaj. Do robienia. Ale tu nie ma pola, to byłaby trawa, nie? Bo to sięga jakby. O, to tam nie dosięga pole, nie? Tak gdzie co, nie? No widzisz tutaj to gdzie nie ma wapna, to jest jakby nie nasze pole, więc to omij to, że dużo tej trawy będzie na tym wyżej. No no. No, dobra. Ogarniam system. Pomijając fakt, że robisz szybciej ode mnie. No w połowie odcinka ja się zamienimy, ty byś robił szybciej. Ja będę robił wolniej. No nie, jakbyś jechał klasą, byś o 15. Ale w sumie 15 na godzinę z takim pługiem to chyba trochę za dużo, bo to jednak no uremy łąka. No tak jak ja jadę, przykładowo pod tą górę, to jest taka no dobra prędkość podobna. No bo wiesz, bo to jednak jest łąka, to są korzenie, jeszcze wapno mieszamy, nie? No tak. Jeszcze resztki po tym, po zbieraniu, nie? No.
No damy radę. To wypadałoby trochę wolniej, gdzieś tak 10 na godzinę. No ale dobra, posiadamy orki, to czekaj najszybciej, mamy tyle później w to orać, mamy. Chodzi nam o to, żeby jak najszybciej skończyć, nie? No. To znaczy mi się wydaje, że może na jakieś pole wypożyczymy na przykład sobie jakieś gruber czy coś. Na jedno, choć nie na jedno pole, nie? Ale właśnie, skończyłeś gruberować tamto pole, co za to jest w ostatnim odcinku. Ja ten tydzień komarom od pokoju sam widziałem, to nie miałem kiedy, nie? Ja codziennie, wiesz, na kompie to też nawet nie kiedy siedzieć, nie? No. Na live nie robię, na tym drugim kanale nic nie rzucam w serii, bo nawet nie powiesz, kiedy wystawić filmu, nie? Ale mnie turku zrobię, więc no... Teraz powrócę sobie na kolejny tygodni, to pogadę na live'ach i tak dalej, nie? Co się zrobi? W ogóle... tych głębożach nie ma żadnego fajnego, trzeba jakieś może z modu wsiąść, taki, wiesz... Taki na przykład na testy, o, wziąć na testy, to dwa głębosze, o! No... Ej, ciekawe, jakby tutaj szły akcje na seasons. Ciężko, byśmy nie zdążali. Na pewno nie w dwójkę, bo gdybyśmy mieli krowy, krowy umierają, się mnożą, trzeba wodę szybko i tak dalej. I tyle pół samo ogarniać, no to no, ciężko było. Wiesz, season to najlepiej na jakiejś takiej polskiej małej wsi, nie? Jak wiesz, jak masz mało, tak. Jak masz mało hektarów, nie musisz się martwić, no patrz, jak my oramy kilka dni tylko, nie? A aż na season ci przyjdzie zima, my nie skończymy orać, a potem piszesz, że zima jest zamarznięta, no to co tu wyparamy? No nic. No, no właśnie. Musielibyśmy grać na... Musielibyśmy mieć czas na jeden. No. I to musielibyśmy szybko robić. Na prędkości wszystko poza odcinkami. No właśnie, to nie o to wchodzi potem, nie? Ale tutaj chodzi o to, żeby jak najwięcej na odcinkach robić. No dokładnie. To mówię, ta specjalnie godzinny odcinek z orki. Mówię, te orki jest naprawdę dużo, no i chcemy jak najwięcej tego dorać, tak? Na odcinkach troszeczkę. No tak patrzę, już trochę zaorałeś? No jak nie patrzę. W sumie to ty zaorałeś, bo ja dopiero chyba siódmy raz jadę. No ale tak, też wiadomo, że też idzie. Ale ma ciężko z tym, no. Znaczy, no, do, wiem, 250 koni świeckich, bo to jest jak przesada, nie? My w realu do Masenia 200-konnego się baliśmy, wiesz, jakieś szóstkę podepnąć, nie? Na testach czy coś, no to dopiero tutaj, nie? Znaczy, my w sumie nie ożywamy, bo my robimy wszystko gruberem, nie? Tak więc w realu, no, nie ma zbytnie porównania. Ej, a gdyby nawet kupić by pługi te, pługi na kole, by to nie lepiej szło? Nie, no w sumie nie, to bez różnicy, bo... Nie, no, bo to nic nie daje. No w sumie, no tak, bo to tylko ten, ponoszenie, nie, to nie, to nic nie daje. No, to jeszcze gorzej by było, bo... Ale patrz, Case wola orno, wolno oranie, ale znów klasnego, on powoli tego mu dźwiga, chociaż sam widziałeś ten pługiem, nie? On no. Strasznie mu dźwiga do tego. Ale jakoś idzie, nie ma tragedii. Idzie, idzie. Też bez pożycia, ale idzie. Za 15 minut się zamieniamy, bo wtedy będzie pół godziny odcinka, wtedy się zamienimy, nie? Dobra. 15 minut sobie poramy. A jak na razie to patrzę, że minęło jakieś kilkanaście minut. No 13 dopiero, to 15 około, no. No. Ale no kawałek by zarany. No patrz. Po orajmy taki kawałek, wiesz, na taki... Ej, coś tak patrzę, że chyba skończymy w godzinę. Nie no, w życiu. Zobacz, z twoją stronę tam jest daleko. Nie da. Ile dopiero... Później trzeba tam od tych domków podorywać no. I tak dalej. Ile my oraliśmy? 1/10 pola dopiero, to panie. Znaczy w kolejnym odcinku sobie zrobimy jakąś przerwę do orki i może, mówię, te sianokosy ogarniemy i może dalej gruberowanie do jednego pola czy coś, nie? Żeby jak to zrobić jakoś dość szybko, bo te sianokosy też trzeba zrobić, że tam wapno trzeba rozszerzyć, nie? Na tamto pole znów, mordo. No tak. No tam najwyżej w kolejnym odcinku jeden z nas, wiesz, pozwija szybko wałki, nie? Drugie co skończy to gruberować, a potem zacznie to prasować, nie? Żeby to wszystko zrobić w jednym odcinku. No dobra. Może i tak być. I weźmiemy tego, Ciucholanda pod zgrabiarka, John Deere na razie pod gruberowanie, żeby tego pola nie ruszać, tych traktorów, nie? No, no. Żeby one były dalej w pługach sobie. Będziesz sobie ładnie kajsem gruberował. No nie wiem, no John Deere a John Deere. John Deere? No mówię, żeby tych dwóch traktorów... A John Deere pociągnie tego T-Rexa? No tak, on ma 10 koni więcej od kajsa. No to panie. No ale z kajsem powiem ci jakoś ładniej to wygląda, jak z John Deere. No dobra, to w sumie to możemy tak zrobić.
Najwyżej John Deere weźmiemy do Puga na inne odcinki. O, to też jest pomysł w sumie. Z Deerem jeszcze będzie okazja pojeździć. No, z Deerem będziemy belki zwozić. No, to coś ogarniemy raczej. Jakby nie patrzeć, to Case bardziej pasuje. Ale patrz, Case'a trzeba by zmieniać od Puga specjalnie, a John Deere stoi bez niczego. To raz, to nie tak. Dobra, raz chyba przeżyjemy tak normalnie, bez tego. No, John Deere zrobimy najpierw T-Rexem. Albo właśnie Waderstada, mam też grupę Waderstada. On jest trochę lżejszy. Ale ten Waderstad tylko do klasa. Czemu? Bo on dużo mocy wymaga. Ja zobaczę. Nie pamiętasz? On wymaga więcej mocy no, niż ten T-Rex. Dobra, ale T-Rex to 110 konie, a John Deere ma 105. No dobra, to da radę. To John Deere wolno zatem pod to. Damy radę, jak mówię. Nie takie rzeczy robiło się, nie? No, nie takie rzeczy się ogarniało. Ale patrz! Bez omijaka na razie. Jak na moje, no, umiejętności orki, które są zerowe, to ładnie. Ja jakoś nie wiem, kurczę, nie przypadam nigdy za orką. Jakoś tak, to taka praca, taka, no o. A sobie zobacz, jak to na miniapie wygląda ta orka. Kurde, jak ja już dawno nie orałem. No ja w sumie też jeszcze tak szczególnie jakichś wielkich kawałków, nie? Jeszcze taki kawałek? Jeszcze nigdy nie orałem takiego kawałka. Znaczy ja orałem w tamtym roku, jak grałem z widzami sobie, nie? Jak byłem live'a. Oraliśmy największe pola na tej mapie, tej oryginalnej, ten Ravenport, na... nie? Tym? Na Ravenport. O, to. To oraliśmy tam w czterech, czy tam w trzech, na te lemkeny wielkie i oraliśmy to kilka dni, serio, największe pola, nie, to też była masakra. Nie. I też oraliśmy tym dużym, tym case'em twoim i trzema John Deere'ami jeszcze, nie? No. A skoro potem się ten safe usunął, no, mniejszy. Ja nie wiem, jakoś lubię orkę, ale na takich dużych kawałkach to mi ta orka nie idzie. To znaczy, ty robisz chociaż dwójkę oramy, a nie w jeden do takich wielkich kawałkach, nie? To chyba nudno, nie? No. To mega nudno, a tak to jakoś to idzie. Ty te pługi po tym pulpone to miały tego, z użycie całkowite. Ale powiem ci, wolałbym porać sobie dźwignię. No za w pełnych odcinkach najwyżej, nie? No. Bo ten case jakoś za wolno dla mnie idzie. Testowałem tego John Deere'a, to on szedł wiele szybciej niż ten case. Nie, też 15 czy mniej? No tak pod górki to z 12, nie wiem. O to najwyżej będzie jakiś dzień Orkan, to zamienimy tego case'a z John Deere'em, nie? Bo dzisiaj to nie ma sensu, nie? Ale jest to będzie kiszonki, mordo. No. Ja nie wiem, gdzie my to pomieścimy w ogóle. Czy będzie chyba tu biogazowy. No. No bo tutaj co? Tylko jeden silos nam został, a silos mieści 700 ton. No tak, a kukurydza będzie bardziej wydajniejsza, nie? Ale no, kukurydza jest bardziej wydajna. I tu jeszcze będzie na nowym polu. Ale kukurydzę bierzemy w kilku. Nie w dwójkę, nie w trójkę. Szóstkę, jak mówiłem. Szóstkę? No, albo w piątkę. No do kogo my jeszcze ogarniemy? Gabrysia czy innych? Znaczy ja mam jakiś tam, nie? Albo jakichś ludzi, wiesz, którzy chcieli ze mną, wiesz, kiedyś nagrywać czy coś, nie wypaliło, tak na odcinek im wezmę, nie? Popatrz, będziemy mogli wodzić naszymi dwoma, tymi co powiedzieliśmy kiszonka, nie? A my jeszcze ja. Agrolinerkę. No i jeszcze się wypożyczy jakieś tam. Znaczy w sumie nie ma sensu chyba. Popatrz, a my agrolinerkę nabierze 30 ton, 32 tony, nie? Nasze biorą po 45 i jeszcze jedno najwyższego. Kurde, co się odwaliło. Chłop zapomniał puga opuścić. Nie to, że zapomniałem. Tylko mi się... Jedna rzecz nie spodobała. Ty zobacz sobie tą przyczepę, tą pierwszą z modów za 35 tysięcy. Ona ma 35 ton. To jest nasza, tylko ona ma jakby burty. Ta co mamy do Bell. Poczekaj. Ta co mamy do Bell, jak to no, da się ją chyba? No nie, właśnie się nie da niestety. Są osobne przyczepy. A. Ale ona ta tak. No ale mamy przecież tą agrolinerkę jeszcze. Ty, mamy samozbierającą! No!
A w samozbieracie bierze 34. Dobra, mamy 4 zestawy. Mamy te dwie, co ostatnio goziliśmy. Agroenerkę i samozbierającą. Bergmankę. No i samozbierającą. No i wszystko. No i to, agroenerkę. To mamy 4 zestawy, to idealnie. Byśmy dawali radę w 4 zestawy, no. Ale mamy tylko 4 ciągniki. Mordoś oraj, co? Bo to czasu nie ma. Ej! No. Co? Dlaczego w garażu nie wyświetla mi się taka agroenerka? Ty faktycznie... Czyżby był jakiś problem? Wie dlaczego? Czemu? Na dyku graliśmy, pewnie się i ona się usunęła, czy co? O, no. Dobra, dodam. No dobra, dodam ją, no mniejsza. Dobra, mniejsza z tym na razie. No dobra, orajta, bo tu nie ma czasu. 10 minut się zmieniamy. O nie. Jak chyba chcesz, byś orał szybko. Będę orał szybko i to jeszcze klasem bez hamulca. A nie, hamuję. No, po prostu mistrzostwo. Hamuję normalnie, bo z tego. Najwyżej będę półko puszczał przy kamowaniu. Wtedy nie pewnie, że tam jest. Nie, no normalnie, bo jak mam maszynę, jak nie mam przepy, nie? To dobrze idzie. No, no. Bo ten ma duży ciężar. Jak mam maszynę, to hamuję normalnie. No. Mówisz? Tak, przez tak samo w koszeniu było, nie? Ej, to jakieś dziwne. Powiem ci. A wy dlaczego? Bo przyczepa ci pcha do przodu jakby, nie? No tak. A pług jest przyczepiony, co ci nie pcha. Pewnie dlatego. No chyba, że przyczepy nie mają hamulców, a klas ma. Nie no, przyczepy mają, klas nie ma niestety. Przyczepy mają lepsze hamulce jak ten klas. No, ten klas w ogóle nie ma, no przyczep. Ty, klas... Nie no, coś tam hamuje. No. Klas ma już 4,5 godziny, a ile ma case? Case ma 3,9. No, to, w sumie tak, bo klasem kosiliśmy większe, a koszenie szło szybciej, znaczy wolniej niż grabienie, nie? Dlatego. No ale case ten teraz... klasem się kosiło tą łąkę, potem no. Się inne rzeczy robiło. No tą drugą łąkę, tamtej drugiej łąki już nie grabimy. Przecież dwie łąki kosiłem klasem, no. Jeszcze warto rozsiewałem. No dlatego właśnie, a case wtedy nic nie robił, dlatego. Gdzie jeszcze to liczyć, że kiszonka była nim wożona. No. A on woził więcej, bo on szedł najszybciej. Bo case był wolniejszy. Tak, bo on był szybszy przecież od case. Dokładnie. Ej, a jest taki traktor, jak ten klas taki sam, nie? Tylko no. Jakby Renault, nie? Jakby kupić takiego drugiego samego, bo on nie jest zły ten traktor, tylko tam ma hamulce. Ile on kosztuje nowy ten klas? Ile on kosztował? Nie wiem. 140 tysięcy, to nieźle. A na taki ciąg? Ej, ciekawe jakby kupić tego Masera, co mamy. Znaczy wiesz co, jakbym miał kupić masę tego z modów, może innego trochę, co? Bym miał taki sam. Jest taka fajna S-ka. No. Ale ja bym kupił coś starszego, bo to no, ten masę kosztuje pewnie 200 tysięcy. No starszego, którego jak widzę. Ej, jest taki fajny Mjolnir, który ma ponad 300 koni, tak, taki duży i jest taki stary jakby, to było też spoko nawet by. No. Kupić coś dużego, ale starszego, to było też spoko. Ej. Ja może bym poszukał czegoś, nie? No też było spoko, no. Bo ewentualnie ty byś coś znalazł takiego większego. Ale co my sprzedaliśmy w zamian? Musimy taka sprzedać chyba. No bo nie mamy pieniędzy na nic. W sumie nie ma co. Musielibyśmy kredyt brać. No chyba że na razie tymi co mamy, ale na kiszonkę wypożyczymy traktor. No. Słuchaj, bo mamy jakieś plony na pewno w tym. Mamy jakieś zboże, mamy z jakiegoś każdego zboża po trochę, nie? Bo to był na porządek. Ty, rzepak jest po 2100. Wiesz co? Wywieź wszystkie zboże tam, gdzie jest najdrożej. Kuba, jak myślisz? Ale że z tym? No wszystkie zboże, które mamy w silosach. Sprzedać, tam jest najwyższa cena. Nie czekać na jakieś zapotrzebowanie, bo tam jest najwyższa cena, to wszystko posprzedałeś, żeby mieć pieniądze właśnie. No, no. Chodź na tak... mamy tam silosa. No na przykład pszenicy 30 ton, jęczmienia 11, rzepaku 46. To trochę jest. No to pszenicę jakby sprzedać za dobrą cenę.
Ale wiesz co? Parę tysięcy by się. Ale wiesz co kupić? Nie kupować, nie kupować tego. Nie kupować traktora, kupić krowy, żeby nam już dawały mleko i mleko wywozić. No w sumie tak, mleko też. A krów nie mamy jak na najem, no też chyba, że pójść by w owce. No ale owce na drugiej farmie, a nie na drugiej farmy. No w sumie tak. Nie, ty mamy tu więcej! Mamy skończyć. To wszystko jest na jednej chyba. Nie! Owce nie mamy. Mamy konie i krowy i świnie. Konie! Mordo, konie! No to w konie. No bo konie. Konie jeden kosztuje 5000, a później 50. Ty to w konia w ogóle pójdziesz za niedługo. Na początku jakbyśmy poszli w konia, a później w krowy, no to by się opłacało. Ty dobry pomysł. Tylko mamy przyczepę do zwierząt, czy to jej nie mamy? Mamy. Nie mamy jej tutaj. Kupionej czy a nie mamy w ogóle w sklepie? Ty! No. Mamy ją? To jest w kategorii transport zwierząt, nie? Mamy fligla, nie mamy fligla. Nie mamy. A nie mamy wanej przyczepy. Mamy tylko to, co po dwa można wozić. Ale nas nie mamy kupionej, no to... No kupionej nie mamy. Ty tego fligla tu dodamy, bo ona wszystko może wozić, każde zwierzaki. To będzie tą fligelkę wrzucić. No. Wtedy będzie najlepiej. Mój Boże, co tam się dzieje? U kogo? U mnie czy u ciebie? U mnie. Ty, palec go doraliśmy mordę, ile nie jest. Panie, lux robota. A jak? Ty, tu mam taką górkę straszną. Ty ma mniejsze, to ma wniesienie, że ono ciężko idzie. Ej, dobra, to zaraz się zmieniamy. 3 minutki. Jakby się uprzeć, to ty z mojej strony co byś dziadek klasem, nie? To może no. Do końca by tą stronę się zarała, jakby się uprzeć, ale wątpię. Nie no, nie uda się. Bo... Jednak ten hejs zmula trochę. Mówiłem z mojej strony ale klasem. Ale jakby nie patrzeć, to jest duża łąka, więc nie zdążymy tego godziny. No nie. Ale wzorz na minimapie i otwórz te, jakby skład gleby idzie z orany, już jest trochę, naprawdę. No już jest, to jest z orany. To moją stronę może byś udało się zorać w całym odcinku. Może. No już dużo jest. No. Moją stronę to na pewno się skończy. A tą moją najwyżej skończymy poza odcinkiem i już. Albo nie, pod odcinkiem nie, bo nagramy raczej na drugi, nie? Żeby na kiedy inny strzelić. Albo nagramy dwa odcinki zorki. Tak? Nie, to ludzi tego zanudzimy. Ale czy możemy, ale nie z tej łąki, tylko z czego innego będziemy potem, nie? I będziemy grali Johnny Tynem. No. Coś innego potem. Rozumiem cię, rozumiem. My tu nie mamy realnego brudzenia. Nie, bo no bugowało nam coś. Pamiętasz, coś było nie tak z nim. Na każdej mapie musimy walczyć, nie wiem dlaczego, no, ale to trzeba je dodać kiedyś, bo tą lepszą wersję. No właśnie tak patrzę, że mi się opony nie brudzą. No szkoda, bo to tak powabnie fajnie by wyglądało, no cóż, wiecie. Powabnie by to wyglądało ekstra. Idzie Krasosław, daje radę. Ty, ten odcinek będzie godziny w ważu, masakra. Ty go będziesz chyba wstawiał w 2 godziny. Nie no, 2 godziny się stawia normalny. W tego, 20-minutowy, on będzie się stawiał z 6 godzin. Serio. Ja pierdolę. Bo to jest HD jeszcze, nie no to wiesz. I wyrenderowany. Na całą noc zostawić, to może no, tak. Ale nim się wyrendury, to też po to czego, żeby wrócić, to też ja. Nie wiadomo. A najpierw trzeba wrzucić tą kiszonkę. W kolejnym tygodniu zaczynam stać od jutra, nie zaczynam stać na tą serię i z Michałem, bo ostatnio czasem nie miałem kiedy, to są wiesz, święta, to są miniaturki i wszystko, nie? No git. Ej, to jak coś to na jutro byś ogarnął? Co? Ten serwer na Facebook? No nie wiem, zobaczymy, postaram się, co? Ale nie obiecuję. Bardzo no, to trochę lipa z tym byś. No a Dedyk. Wiesz co? Ten Dedyk, co to skupiłem za 3 dychy, nie? To nie potrzebnie, bo nagraliśmy jedną akcję, tak się zmarnował, no ale cóż, życie. Dobra, chodź. No, zamieniamy się.
Jest? No. Dawaj tego wyjdzie. Jej, faktycznie on tak powoli jest tym. Masakra. Gdzieś na godzinę leci, no. Ale mam ładny dźwięk, jest lepszy od klasa. Ty, to trzeba będzie wirnikową wszystko poprawić, nie? Kuba. Ej, coś no. Mi się zepsuło. Co? Co się stało? No do góry obciągnik. No i to spół do góry. Dobra, ogarnąłem system. Co jest to? Jest przełączony na obciągnik. Nie. To źle. A ja myślę, dlaczego pół mi się nie obraca, tylko wychodzi z tym nim. A ja nie spojrzałem. No, klasa ci pójdzie szybko. Ten case to jest na serio, wolno, masakra. A ja coś dziwię, no 6 skip do takiego ciągnika to jednak ma, dostaję. Kurde, klasem to idzie. No, klasem idzie szybciutko. No. Teraz ty się męczę. No, męczę się. Przeżyj moje męczy. Postaram się. Ale tu krzywo porałeś koło tego drzewa. Nie miałem wyjścia. Tam też, ja naprawdę też krzywo porałem, więc no. Bo wiesz, ja nie lubię orać. Jak było przecięte, to i tak orałem. No dobra, rozumiem. Daję radę. 30 minut odcinka, jeszcze 28 minut męki z tym, z case'em. A czemu ty tak tu pozostawiał? Gdzie? No tutaj, że się mijaki porobi. Tam takie dwa małe. Wiesz, ja nie lubię orać. Zdarza mi się. Ja ani jednego nie zostawiam. Jakby nie patrzeć, ja lubię orać. No tak, no właśnie, dlatego ci to lepiej też idzie. Ty, on z górki leci 15 na godzinę. Case. Z górki leci, no, ale skończy się górka, to będzie ci znowu jechać. No. Szkoda, no ale. No już spadło 14. No jak polec na górze, no nie ma co ukrywać, że ma ciężko. Zjeżdża z górki, zleci pod kolejną górkę jakby, nie? No już 12, no. No fajnie. Tak mi się wydaje, że 3 godziny to pole by się nie skończone gdzieś. No może 2. Spokojnie. No. 2 byśmy skończyli. Ale jak już z tego, kolejny orki to raczej czołgierzą. A znów 15 leci z górki, no ale z górki to fajnie ma, no pod górkę to by się odmęczył. Jak tam ci idzie orka, Kejsa? No ale w drugi rząd robię jakby, nie? Faktycznie, po prostu tego nie zacząłem. Teraz widzę, jaka to krzywizna wychodzi. Znaczy, ty teraz masz, Kuba, o tyle źle, musisz się nawracać, bo zostało ci jakby mniejszy kawałek taki, nie? To tam jest to najgorsze, nie? Ale się ciemno robi, już mamy 19, chłopie. Kurde, zaraz będziemy po cienku. Ale tak, nie mamy tego moda, że przyspieszamy jakby na zero, nie? To się najpierw po odcinku na 120, żeby na rano było, nie? Albo ty,
teraz da nawet nasi taki troszeczkę nocną orkę zrobimy coś nowego. Ty, to jest niezłe. Coś innego takiego. Tylko ciekawe, czy światła nie będą ładowały. Powinno być dobrze. Ja to zamknę już szybę w tym, w kresie, żeby nie było zimno. Dobrze, mamy trochę ślady. Dokładnie. Ty, no ale to i no, 9 na godzinę, no ciężko ma z tym pługiem. Kiedy u nas zbiła, to w parmingu się robię. Zarobi się. 4,1 godziny w Kaisma. 4,7. Więc mało różnicy. Tylko 60. No. Ale ładnie mruczy ten case. To wolno powiedzieć taka prawda. Kurde, powiem ci. Czasem idzie mi tak średnio, case'em mi się orało lepiej. A w kolejnym odcinku porasuję raczej Tundirem, nie? Czy coś tam jest, no będzie też inaczej. No ale nie no. Zobaczymy. Ty, ile ci Holand ma koni? Nie wierzę. Kuba. Co? Ciuchland ma najwięcej koni, więcej od John Deere'a i od Case'a. Ciuchland nie wolno było brać. Serio? Ale on jest taki no mały się wydaje, ale ma no 100... Ile ten New Holland ma koni? 175, a John Deere ma 155. Kurde, to dużo. No dużo. Zmienię Case'a na New Holland'a. No w kolejnym zmienię, w kolejnym ci powiedział rally tym. Powiedział John Deere'a i New Holland'a. Ale on ma barytowy jest mały. Mały, ale wariat. Dlaczego nie będzie go dźwigało z tym? Ale zapalę już światła. A ty ze światami oraz czy bez? Bez jeszcze, nie? Jeszcze bez. Ale ma fajnie, ten case ma fajnie światła, ma dużo świata, takie fajne, ale go nie fajnie. Dużo. Podtestowałem na singlu. Mogę się wypowiedzieć. To dobrze. Bardzo dobrze. No z górki to się elegancko nie można, no. No z górki tak. Ale pod to już fajnie. Pod górkę to trochę wolno idzie. Nawet do 6 potrafi zwolnić. Szału nie ma. To wiesz co? W kolejnym odcinku najwyżej, jak dzisiaj nastanie czasu, to jeden odcinek z tego, z prasowania jakby, nie? No. I jeżeli możemy jeden nagrać z orki tego pola i będziemy orali John Deere'em i tym, i New Holland dla odmiany. O, dobra. I dopiero potem, poza odcinkami, wiesz, wszystkie pola orać normalnie, nie? Dobra. No to tam jest. Spoko. Ty, to byś musieli ten odcinek skończymy coś szybciej. Zrobimy go 44 minuty, a nie w godzinę, co? Ty, nie wiem, dlaczego u mnie jest nadal widno. Okej, tak zrobimy tutaj, że Kuba. Ten odcinek za 4 minuty skończymy go, żeby się zdążyć zrobić dwa odcinki dzisiaj, okej? Po pół godziny. Dobra. Zobaczcie, dzisiaj trochę mniej, tym case'em sobie poram, ale mniejsza. Poram, nie wiem, no 10 minut. No ale. Żeby, bo jeszcze myślę, że mówię tak za was dwie odcineczki, ale jak w tej serii mam mało odcinków na zapas, tak więc tak to zrobimy. Dobra, jeszcze 5 minut, dobra, jeszcze 5 minut, do 45 oramy jakby odcinek, nie? Bo w realu jest 19.55 do 20 zrobimy tą orkę i potem 2 odcinki pół godziny z tego, nie? No i git. Tak będzie bardzo dobrze. Nie wiem dlaczego u mnie jest nadal widno jak było. A jaką masz godzinę? 20.16. Tak samo mam. A jest widno jak o 7. No nie, u mnie już bez świateł jest ciężko, ja już muszę te światła sobie włączyć aż.
To was na chwilę omijaj, nie? To by grywała sobie case'em jednak, nie? Bo chciałeś case'em, bo to lepiej wygląda, nie? Kuba. No. A to case dam do Grubera, ja polecę grę w New Hollandem, a potem najwyżej sporasujemy jakimś byle czym, nie? Zależy od stania. Dobra. No, grze w sumie... Mamy jeszcze, no, gdybyśmy to rali godziny, byśmy mieli pół pola, a tak mamy, no, nie mamy te dwie szóste gdzieś, nie? No, gdzieś tak. Bo to jeszcze, no, nie jest połówka. Ty, jakbyśmy się dali to pole, to teraz ożejmy się dostali prawie milion. No, ale nie no, ładne pole. Ty, ale fajnie, masz pierwszą fotę na odwiedzenia. Nie? Tak. Legit. To dobrze. Ty, jest to w ogóle handel z zwierzętami? Co? Nie ma handlarza z zwierzętami, kiedy? Jak to? Nie ma handlarza z zwierzętami? Ty, a nie, jest animal tego, Diddler. Dobra. Ej, kurde, mój plak się skończył. Co się zrobiło? Przerywa się. Kogo? Nie? No. I teraz już czy też, czy już nie? Cały czas się przerywa. A mnie ciebie nie? Ej, dziwne. No, to tak. Kochany TeamSpeak. Dobra, dwie minuty i kończymy. Nie? Przerywa cię, nie słyszę. Mówię, że dwie minuty i kończymy. O. Ej, teraz masz łatwiej, bo ty oraz ten mały kawałek, nie? Ale jesteś? Jestem, ale cię przerywa, bo będzie nie słyszę. Teraz słyszysz, czy jeszcze nie? Teraz ile jest? To dobrze. A jednak nie. Dobra, minuta i skończymy, okej? Okay? Potem najwyżej wyjdę z TS-a. Wywaliło mnie z gry. Dobra, to jest skończyczny, okej? To do kolejnego odcinka, na razie, cześć. Hello. Co się stało? Wywaliło się z gry? Nie wiem właśnie. Już na tam mam cały...